Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień nauczymy się utwór zespołu Alice in Chains, Rooster. To jest kolejny utworek, który robię w takiej wersji ogniskowej, tak żeby wam było jak najprościej zagrać. To nie jest dokładnie tak jak ten, znaczy tonacja się zgadza, wszystko jest ten, tam jest wiadomo inaczej, żebyście po prostu na ognisku sobie mogli zagrać, więc nie narzekać, jeśli ktoś powie, że to nie jest tam tak samo, bo tam czegoś brakuje. No to jest wersja ogniskowa, tak żeby było po prostu jak najprościej. Jak się nauczycie do grać i śpiewać, to będziemy wtedy kombinować wersje trudniejsze. Jak widzicie, mamy kapodasterek na pierwszym progu, więc to, żeby mieć oryginalną tonację, to sobie zapinacie kapodasterek i akordziki, jakie potrzebujemy. A duże? E duże, G duże i C duże. Widzicie, jakiego będziemy używać? Będzie to całe takie długie, czyli 3 razy na dół, raz do góry, na dół, do góry, na dół i do góry. Utwór dzielimy sobie na dwie części, motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Zwrotka E duże i G duże, na zmianę, po całe długie bicie. Cała zwrotka jest tylko na tych dwóch akordzikach. Ain't found a way to kill me yet. Eyes burn with stinging sweat. Seems every path leads me to nowhere. Wife and kids, household pet. I'm in green, was not safe bet. Motyw refrenowy, zaczynamy. A duże, C i E dwa razy. A, C i tak jak zwrotka. E, je, E i je. To byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że chciała wam się spodoba. Jeśli ktoś nie zna Alice in Chains, posłuchać, bo Lane najlepszym wokalistą był na świecie. To jest mój najbardziej ulubiony wokalista, jakich znam, jakich sobie słucham. To jest po prostu najlepszy wokalista ze wszystkich wokalistów, więc jak coś, polecam wam posłuchać sobie Alice in Chains. I co na razie, drogie dziadki, trzymajcie się, mam nadzieję, że dzień wam się spodoba, na razie, babatki.